Zarząd drugiej transportu miejskiego ostatnio zaskakuje pozytywnie pasażerów, jak i kierowców. Właśnie są zmieniane torowiska na Alei Piastów. W maju budowlańcy przeniosą się na ulicę Wawrzyniaka. Teraz zmieniona będzie ulica Bogumińska. Jest to pierwsza ze zmian, która nastąpiła przede wszystkim z myślą o mieszkańcach ulicy Robotniczej i okolicy. Zmienione zostały trasy dwóch autobusów 58 i 59, tak by te autobusy mogły zabierać ludzi z tych osiedli. Dodatkowo dzięki zmianie trasy autobusu linii 58 skierowaliśmy tę linię na ulicę Strzałowską, czyli w rejon szpitala i szkoły na ulicy Strzałowskiej. I także zmieniliśmy trasę tego autobusu, tak by zamiast do stoczni jeździł do placu Rodła, dając możliwość mieszkańcom Gocławia czy fragmentu Stołczyna bezpośredniego dojazdu do centrum miasta. I to nie koniec zmian na tej trasie. Chodniki przy tej ulicy będą dostosowane do niepełnosprawnych. Przebudowane zostaną także zatoki przystankowe. Pierwsza zmiana to trwający obecnie montaż oświetlenia. Firma, która wygrała przetarg, ma za zadanie postawienie 32 punktów świetlnych pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Chorzą a wjazdem na ogródki działkowe. W dalszym etapie będziemy ogłaszać przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej oraz przebudowę ulicy Bogumińskiej na odcinku od ulicy Chorzej do stacji paliw. Będzie tam przede wszystkim poszerzona jezdnia. Odmienioną ulicą Bogumińską pojedziemy w trzecim kwartale tego roku. Wciąż trwa remont torowisk na Alei Piastów. Mimo zmieniającej się aury, remont idzie zgodnie z planem. W tej chwili wszystkie prace rozbiórkowe zostały już wykonane na odcinku z pierwszego etapu, czyli z ulicy Jagiellońskiej do prawie ulicy Dąbrowskiego, czyli tam, gdzie się kończy zakres, oczywiście z wyłączeniem fragmentu placu Kościuszki oraz skrzyżowania z ulicami Narutowicza i Ku Słońcu. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, wykonawca od 1 lutego przejmie następny fragment, czyli odcinek od ulicy Jagiellońskiej do Ronda Szarych Szeregów, czyli wówczas będziemy musieli zmienić trasę tramwaju linii 5. Ponieważ temperatura wskazuje poniżej minus 5 stopni, prace zostały na kilka dni wstrzymane. Dzięki wykonaniu zaplanowanych zmian w terminie, kilka dni przerwy nie spowoduje opóźnienia remontu. Wykonawca na zakończenie remontu ma czas do połowy maja.